Pewnie łebnąć już to 4 lata nie jeździło. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy odpalić BMW. Z którego roku, Dominik? Z 88, 3,5 litra, silnik M30. Powiedz mi, ile to auto tutaj stało nieodpalane? Około 5 lat, 4-5 lat. I to auto jest dosyć mocno rozebrane z tego względu, że robiłeś drugi projekt i to auto posłużyło jako dawca, tak? Tak, miało być zupełnie na odwrót, ale wyszło, że samochód... Który miał jeździć, stał się dawcą. No ale tak czasami w życiu bywa. Taką podjąłeś decyzję. I teraz po co będziemy w ogóle odpalać, powiedz mi? Chcemy odpalić, zobaczyć, jak ten silnik pracuje. I żeby mieć porównanie do tego projektu już finalnego, bo już jesteś na ukończeniu tego docelowego projektu. W przebitkach wam pokażemy, jak wygląda. I teraz spróbujemy podłączyć. Tutaj mamy akumulator, bosterka. Tutaj dolewamy paliwo świeże. Widzicie, jak kable wyglądają, to wszystko jest rozbebeszone. Silnik 3,5 litra, 211 koni. Zobaczymy, jak będzie pracował po takim długim okresie. Dokładnie, czy w ogóle, a patrzyłeś, czy w ogóle ten stacyjce kluczyk się rusza? Nie, jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. Zobaczymy, że będzie działał. Zobaczymy od razu. Rusza się. Dlatego pytam, bo u mnie w suprze po 5 latach nie mogłem kluczyka przekręcić. Czyli paliwo mamy dolane. Zadyszkę. Czyli paliwo drogie to nie do pełna. Żyje. Sejże ożyło? O kurwa. Cisza. A coś jest. Kontrolki się świecą, wentylatory działają. Pierwsze odpalenie po 5 latach. Kręci. Na razie nie chcę odpalić. Trzeba zobaczyć, czy paliwo dochodzi do silnika, bo... Prawdopodobnie pompka zawiodła. Albo trzeba założyć zewnętrzną jakąś na próbę i sobie spróbować, czy wtedy auto odpali. Jest jeden mały problem. Kręciliśmy chwilę, ale niestety pompka, pomimo tego, że przed demontażem auta była wymieniana na nową, po 5 latach uszkodziła się i prąd dochodzi, natomiast w ogóle pompka nie daje znaku życia. Za chwilę coś pomyślimy, czy dam jakąś zewnętrzną, popatrzymy, czy coś takiego leży gdzieś tam w zasobach warsztatu i będziemy próbować dalej. Włączamy rozruch. Prąd. Pompka zewnętrzna się znalazła. Na próbę podłączymy... Jest czy nie? Odpalaj! Nie tak. Czekaj! A nic, akumulatora damy prosto, żeby cały czas biła? Nie, bo tam też musi być prąd. Dawaj jeszcze raz. Poczekaj! Czemu teraz nie ma?
kurwa porwane czy co? Chyba ten był. No dawaj jeszcze raz. Dobra. Bak zewnętrzny. Dobrze, my nie wali wszystkiego od razu. MacGyver, chuj. Jeszcze trzeba. Spróbuj, co się będzie działo. Pompuje, nie? No. W dobrą stronę. O! Przechodzimy, bo coś zaczyna się dziać. Dawaj! Dziękuję, w tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy.